Rozmawiamy z Mirosławem Tomaszewskim, pisarzem i scenarzystą, autorem kilku książek Ugi, Pełnomocnik, Marynarka. Powrót Wilka to jego najnowsze dzieło, w którym przedstawione zostały losy człowieka powracającego do Polski z emigracji. Myśmy już w zeszłym tygodniu rozmawiali na ten temat i tak pomyślałem o takich dodatkowych paru pytaniach, zanim zaprezentujemy słuchaczom kolejny rozdział książki. Dzisiaj będzie 8 rozdział. Czym ta powieść jest dla Pana osobiście? Bardzo trudne pytanie, bo jest tak wieloma rzeczami naraz, że trudno tutaj o jakąś twardą hierarchię. W zależności od miejsca i czasu skojarzenia są bardzo różne. To, co jest bez wątpienia moje osobiste, to młodość, którą próbuję opisywać. Właściwie nie moją młodość, tylko młodość pokolenia, do którego należę. Jak już chyba wspomniałem w poprzedniej rozmowie, unikam wątków osobistych, które są ciężarem i łańcuchem niepozwalającym poszybować miejsca, które są bardziej atrakcyjne, charakterystyczne dla czasów, które próbuję opisywać. Ponieważ nie, życiorysy ludzkie nie składają się w jasne i dobrze skonstruowane scenariusze, moim zdaniem. Jest też ta książka rodzajem hołdu moim nawet nieznajomym przyjaciołom, bo tych, wśród tych nie ma postaci, które opisuję, ale ludziom, którzy w tamtym czasie zrobili dużo dla kraju, dla pokolenia, któremu przyszło rzucić się na szaniec. Więc jest to osobista, nawet nie spowiedź. Znowu muszę unikać tego wyrazu, bo niektóre ma bardzo silne połączenia z rzeczywistością, a tej, jak wspomniałem, nie opisuję. Opisuję impresje, które mogą się składać w coś, co jest bardziej charakterystyczne niż indywidualne opisy losów. Te zawsze są naznaczone takim piętnem odpowiedzialności za wierność. No tak, w zeszłym tygodniu faktycznie było wspomniane to, że ta książka jest pewnym hołdem dla ludzi, którzy w owym czasie decydowali się na walkę. Tak. Jest też rodzajem impresji na ten temat. To znaczy, ja podważam taką tezę o bohaterskim pokoleniu, które rzuca się do walki. Jest raczej wskazaniem motywacji, które do tego prowadziły, a te były bardzo różne. Pokazywałem raczej bardzo osobiste i przypadkowe motywacje, które pchają ludzi do działania i to nie tylko do działania w tej sprawie, o której mówimy, ale każdego działania. Nasze motywacje do podjęcia jakiejś akcji są bardzo wielokierunkowe i głównie przypadek decyduje to, co robimy. Zbiór ludzi, których mamy wokół, to, co przed chwilą przeżyliśmy, to, co przeczytaliśmy, to, co zobaczyliśmy na ekranie. Te motywacje u mnie to są takie z gruntu najbardziej instynktownych, mianowicie uczucie, miłość, strach, chęć odwetu na systemie, który służył wielkiej opresji, a także chęć oczyszczenia swojego dobrego imienia, które w przypadku co najmniej jednej, a w zasadzie kilku postaci nastąpiło, to znaczy ta zszargana opinia przez przypadek, a w zasadzie konieczność zachowania tajemnicy o odnalezionym skarbie, można powiedzieć, czyli 50 tysiącach dolarów, które główny bohater wyłowił z basenu portu jachtowego w Gdyni, dlatego że były one przemycane na szwedzkim jachcie jako finansową pomoc dla Solidarności. Ale w czasie nalotu służby bezpieczeństwa zostały wyrzucone w odpowiednim, umówionym miejscu na taki wypadek. I potem historia poszukiwania tych pieniędzy oraz ich odzyskiwania i przekazywania, podczas którego zostały zawłaszczone, ale oskarżony został kto inny o ten uczynek. Więc ta chęć oczyszczenia swojego imienia była taką podstawową decyzją, podstawowym motywem decyzji emigracyjnej. Staram się nie pokazywać takich pomnikowych postaci. W zasadzie ich tam chyba w ogóle nie ma, bo też nie wierzę w ich istnienie. Jesteśmy raczej różnymi odcieniami szarości niż czarno-biali. A w różnym stopniu oczywiście. W czasie pisania starałam się nie dokonywać żadnych ocen.
co jest dobre, złe, ani nie przyjmować punktu widzenia, że to los kraju, polityka, ideały są tymi czynnikami, które w głównym stopniu popychają ludzi do działań. Czyli mamy do czynienia z postaciami realistycznymi, autentycznymi, nie papierowymi i nie wyidealizowanymi. Natomiast moje pytanie jest takie, czy któraś z tych postaci książki Powrót Wilka ma swoje odzwierciedlenie z rzeczywistości? Nie, zdecydowanie nie ma. Właśnie o tym już mówiłem, że unikam takiej sytuacji, w której ktoś mógłby się identyfikować. Oczywiście to może nastąpić, ponieważ jest taka tendencja, żeby doszukiwać się własnych przeżyć w tym, co obserwujemy. I bardzo często jest to tym mocniejsze, im więcej składników pochodnych, podobnych znajdzie się w pobliżu. Na przykład jeżeli pisałem o Trójmieście, to większą szansę na identyfikację mają ludzie z Trójmiasta, ale nikt nie powinien sądzić, że wziąłem na warsztat jego los. Oczywiście w mikro wydarzeniach, jakichś tam impresjach to się zdarza, no buduję w końcu materię powieści z tego, co przetwarzam, ale materiał podstawowy, ten budulec gdzieś ma zakorzenienie w faktach, czy to mojej biografii, czy moich bliskich, czy w jeszcze większym stopniu tym, co wiem z przekazów od osób trzecich. Czyli mamy taką historię, która w gruncie rzeczy jest zbudowana w taki sposób, że mogłaby się wydarzyć, tak? Nie wydarzyła się. Te postaci nie są autentyczne w znaczeniu, nie są reprezentacją prawdziwych postaci, ale cała historia jest prawdopodobna. No mam nadzieję, taki był mój cel oczywiście. To znaczy, jeśli autor waży się na wciągnięcie czytelnika na kilka czy kilkanaście godzin do lektury, to powinien go czymś zaintrygować. No to jest niemożliwe, jeśli historie będą wyglądały nieautentycznie. Także w swojej twórczości staram się być blisko rzeczywistości, ale obok, tuż obok. Na antenie zostanie dziś wyemitowany 8 rozdział książki. I czy mógłby pan powiedzieć słuchaczom, na jaki aspekt powinni zwrócić uwagę podczas słuchania? Ta decyzja o tym, na co zwrócić uwagę, zawsze się rodzi tylko w głowie czytelnika. Ja przed naszą rozmową powtórzyłem sobie ten rozdział i wzruszyłem się. Dla mnie było to bardzo bliskie, ponieważ nie tylko dlatego, że ja to napisałem, ale także dlatego, że jest to chyba jeden z najbardziej nostalgicznych momentów całej powieści egzystencjalnych, ponieważ prezentuje ten moment, w którym ktoś wraca z emigracji i zderza się z widokiem, ze smakiem, zapachem swojego kraju. Ja nigdy nie przeżyłem takiego momentu, więc miałem poważny problem z jego pisaniem, ale wydaje mi się, że do pewnego stopnia się to udało, ponieważ wybór 8 rozdziału był odpowiedzią na pytanie jednej z czytelniczek, polskiej Amerykanki, która przeczytała, w zasadzie wysłuchała audiobooka gdzieś pod Nowym Jorkiem i ona właśnie wskazała na ten rozdział jako ten, który zrobił na niej największe wrażenie, jak jeden z dwóch czy trzech. I poszedłem za tym głosem, skoro ona tak to widzi, to pewnie udało się tam trafić pewien nastrój wzruszenia, jaki musi towarzyszyć każdemu powrotowi. Powroty są wpisywane w statystykach, ilu ludzi wróciło, kto ma jeszcze zamiar wrócić. Ale co czują ludzie, którzy wychodzą na ulicę miasta, w którym nie byli w ćwierć wieku, 19 lat, to jest bardzo ciekawe. W zasadzie moje przypuszczenie na temat, jak to może być. I chociaż nigdy nie emigrowałem, to przed godziną, słuchając tego odbuka, pomyślałem, że nawet jeśli tak nie było, albo tak nie bywa, to ten opis jakoś wzrusza, nawet mnie. Chociaż jestem z tych raczej zimnych czytelników, którzy analizują raczej to, co wstrzymają do czynienia, niż poddają się uczuciom. Polecając jakiś aspekt tego rozdziału, może zwróciłbym uwagę, z czym wiąże się migracja dla tych czytelników, którzy może rozważają taką decyzję albo już ją podjęli. Niech sobie pomyślą, co będą czuli, jak wrócą.